Ej, witam serdecznie, z tej strony Kinezyna, a to jest kolejny odcinek The Sims 4. Zastaliśmy znowu Klarę śpiewającą. I wiecie co? Zastanawiam się, czy będzie taki dzień, w którym sprawdzając głośność i zmuszając ją do śpiewania, ona nie będzie tak fałszować. Ale myślę, że jeszcze jesteśmy daleko do tego etapu. Dlatego moja droga, nie katuj nas już tym. Dlaczego Penny w ogóle... Penny stoi na środku mojego salonu i w ogóle... coś gada. Nie wiem, czy ona gada do Szarusia, czy ona w ogóle nie wiem, co robi. Ale... czy możesz nie oglądać mojej telewizji? Czy możesz iść do swojego własnego domu? Myślę, że... nie. Ej, no zobaczcie, no ona normalnie stoi i gada do ściany. Ona jest nieźle walnięta, wiecie? Ja zawsze to wiedziałam. Co ja chciałam sprawdzić? Ja chciałam zobaczyć, co ona ma w ogóle w wyposażeniu rodziny. Chample Sims, pocztówka. Aha, to są te pocztówki, które przywoził Szaruś, ale nie wiem, czy Szaruś Junior, czy Szaruś. Co mamy? Worek gotówki. No to w sumie może by można było gdzieś tu postawić koło prezentów, żeby się jakoś tak ładnie, znaczy to są ozdoby, koło ozdób, żeby się jakoś tak ładnie prezentował w chałupie. No przecież ja sobie kupiłam kinkiet lemoniada słoneczny dzień, wtedy na tym dniu targowym, tylko że tu mi zasłoni mojego kotka, więc musi stać tutaj. W ogóle ten pokój jest przecudny. W ogóle, wiecie, designer płakał jak projektował czy coś. Gadżety szpiegowskie. Gadżety szpiegowskie. No nie mamy za wiele miejsca już na takie rzeczy niestety. No chyba muszą być w ogóle na podłodze, prawda? Ciekawa jestem, czy jak postawię je tutaj, to nawet mogę korzystać z tego krzesła. To mieszkanie jest za małe. Dobra, pierwsze co? Nie potrzebujemy dyni. Schowamy ją w wyposażeniu i na razie położymy to tutaj. Ja nie wiem, czy to na strójnika jakiegoś nie włącza. Wyjątkowa skała kosmiczna. Kurczę, ładna jest. Tylko ja już mam tutaj wszędzie wszystko zastawione. Ale skała może tu stać tak, żeby niczego nie zasłaniała, więc... w ogóle trochę wygląda z boku, jakby miała irokeza. Dobra, no dobra. To jest wszystko, co mieliśmy w wyposażeniu. A co w wyposażeniu Sima mamy? Matko, zepsute tofu idzie do śmietnika. Od razu. Właśnie, chciałam te śniegowe kule. Czy ja mogę gdzieś postawić? Tu mogę postawić jedną. Ale śliczna. Ale one są w ogóle takie dziwne, bo normalną śniegową kulę, to żeby działała, trzeba wstrząsnąć, nie? A w ogóle zobaczcie, jak pięknie jest za oknem. A te mają śnieg cały czas. Dobra, niech stoją tu dwie. W sumie, czemu nie? Podobają mi się. Chciałabym mieć całą chałupę w Simsach, w takich właśnie kulach. Chciałabym mieć wszystkie rodzaje. Penny znowu ględzie do telewizora. Czy mogłabyś już kobietą wyjść? Nie, bo ona chyba Szarusia zabawia generalnie. W ogóle ona, ja nie wiem, czy ona w ogóle ma zamiar iść do domu, nie? Przez to, że ona tu stoi, to nie mogę czasu przyspieszyć. No i ględzi do tego biednego Szarusia, nie? No ale przynajmniej ja nie muszę. Dobra, spoko. Poglądziła, poszła. Czego mogę nakarmić? Nie. W klatce jest już jedzenie. Jakoś wtedy też cały czas było. Babcio Mróz! Walcz z Babciem Mrozem o prezenty. Możesz spróbować zdobyć prezenty ładnie o nie prosząc, albo pobić Babcia Mroza i po prostu je zabrać. Ale uważaj, później może cię nie do końca lubić, a czy na pewno chcesz zaleźć ze skóry Babciowi Mrozowi? To jest Klara Fiołek. Ja mam nadzieję, że ona zdąży wstać i iść się pobić z Babciem Mrozem, nie? Bo to może być najciekawsze, co ona dzisiaj zrobi. Nawet nie wiedziałam, że jest taka opcja. Nie wiem, czy to dlatego, że ona jest złośliwa, zła, czy coś. Wow! Wow, to jest normalnie regularna bójka. Normalnie regularna bójka, z której lecą prezenty. Oj, chyba Babcią Mróz wygrał. Clemens i Klara nie cierpią się nawzajem. Chyba nam się nie udało, no. Znokautowana przez Babcia Mrozy.
Ej, mogę jeszcze raz. Co będzie lepszego niż jedna bójka z Babciem Mrozem? Dwie bójki z Babciem Mrozem, oczywiście. Przepraszam, po prostu jak śmiesznie wygląda na... Wkurzyła gnomy, bije się z Babciem Mrozem, po prostu... Klara chyba nienawidzi żadnych świąt. I to naprawdę nienawidzi żadnych świąt. W ogóle te bójki są świetne, bo w sumie dość dużo widać, tak nie są to, to nie są takie chmurki, w których nic nie widać, tylko normalnie widać, jak oni się leją, nie? A długa ta bójka. Ciekawe, czy znowu przegra. Ja nie wiem, czemu ona się w ogóle stara to robić, skoro pierwszy raz przegrała. I znowu przegrała. Chyba jednak nam się nie uda. No dobra. A ten ho-ho-huje. Weź sobie przyrządź kolację z rybą i... Ty nie możesz pozwolić, żeby kaczka miała tak brudno. Klara! Ty! Ale zobaczcie, nie wiem, pewnie wybrała tę szafkę dlatego, że jest czysta, nie? Ale... No i on tu przylazł, przez to, że ja się z nim nie pożegnałam. A Penny znowu robi hałas w chałupie. No i co ty ode mnie jeszcze bardzo chcesz, tak? Co on mi zrobił? On mnie zamroził? Czy ona jest jej zimno z powodów jakichś innych? Zmarznięta. Wychłodzenie z powodu temperatury. Ona ma zimno w chałupie. To ma sens. Tylko ona w kurtce chodzi w koło w chałupie. To ma dodatkowy sens. A teraz sobie po prostu rozmawiają z Babciem Mrozem. Spoko. Czemu nie? W końcu tylko się z nim pobiłaś. Widziałam to. Wrzuciłaś... Tak, tak na pewno się smaży rybę. W ogóle ona nawala tą łopatką, wyrzuca jedzenie na kuchenkę, spadają mi przyprawy, w ogóle przecudnie sobie radzi, nie? Weź porcję. Ciekawe, że Babcia Mroz się nie może poczęstować. I oni cały czas rozmawiają. Czy Babcia Mroz się poczęstuje? Nie, raczej nie. Więc schowam to do lodówki. Penny hałasuje, a my... Czemu ty jesteś z nim przyjacielska w tym momencie? Wiecie co? Skoro Babcia Mroz i tak... Kurczę, nie mogę być co najwyżej z nim dla niego podła. Więc w sumie to... No dobra, porozmawiaj sobie z nim. Przynajmniej trochę ci towarzystwo wzrośnie. Jak już zjesz, to weź go proszę... Chciałam go wyprosić, wiecie? Ale nawet nie ma takiej opcji. Czyli, a może ja go przywitam? To jak go przywitam, to będę mogła go pożegnać na przykład. Ma to jakiś sens, prawda? O, widzicie? I mogę być złośliwa. Okradnij. Skoro nie możemy mu zabrać prezentów, to go okradniemy. Czy ty nadal jesz? A nie, poszedł sobie. No dobra. Poszedł sobie, jak już zjesz, to weź iść tam nakrzycz na Penny. Albo nie. A to ciekawe, nie mogę tak krzyczeć na Penny, że jest głośno. W sumie ona nawet nie ma tego takiego nastrójnika, że jest głośno. Dobra, idź w takim razie. Jest zbyt głośno, żeby Klara mogła spać. Ale nakrzyczeć na sąsiadów nie może, bo nie. A, bez sensu. Czemu nie mogę iść nakrzyczeć na Penny? O, bo już się uspokoiła. No dobra. Idziemy spać. No i oczywiście mam nieudane święto, ale ona nie lubi świąt. Czy Szaruś nie może dostać jedzenia? Ani nie możemy posprzątać klatki. Więc... Nic nie możemy zrobić. Jak już się Klara wyśpi, to weźmy prysznic. Nie, póki ja mam brać prysznic. Miała się wyspać, ale już kit. Niech skorzysta z toalety. No tak, miała okropne święto. W chałupie ma zimno. O, Penny! Cześć! Myślę, że...
dzień zacząć od bójki byłoby miło. Tylko, że nie zdążyliśmy, bo Penny sobie poszła. No cóż, trudno. Posprzątaj. Czy ona idzie dzisiaj do pracy? Idzie. Ma niezłośliwych interakcji, nie ma zaczęto. No jeszcze w ogóle powinna się wdać w trzy bójki. Nie wiem, czy w takim razie gdzieś mam iść. Ma zimno w chałupie, no a co mam zrobić? Termostat, tylko termostat, kurczę, generuje takie rachunki, że po prostu masakra. Mam nadzieję, że nie dostanę teraz jakichś takich kosmicznych rachunków, ponieważ to jest jej malutkie mieszkanko, więc to nie jest tak, że to jest jakaś wielka chałupa. Zastanawiam się, dokąd iść, żeby jej trochę, żeby z kimś się trochę pokłócić. Nie, idziemy sami, bo to zawsze można znaleźć nową osobę do bycia złośliwym. Przecież po co się denerwować na tych, znaczy po co być złośliwym dla tych, dla których już i tak byliśmy złośliwi, skoro można być złośliwym dla nowych ludzi. No przecież to jest w ogóle oczywiste, nie? Poszłabym do baru karaoke, ale nie chcę robić sobie tego ani nikomu innemu. Może na siłownię? Dawno nie byliśmy. Siłownia Oriona. Czy my byliśmy w siłowni Oriona? Chyba... Nie wiem, może nie pamiętam. Jak ją zobaczę, to będę pamiętać, ale... Z wierzchu nie pamiętam. Tak, byliśmy tu kiedyś. Dobra, Klara, czemu nie ubrałaś kurtki? Zamarzniesz, kobito. W ogóle tu coś jest pod spodem? Aha, tu były te szatnie pod spodem są. No dobra. Może tak, może Klara jednak zaczniesz troszeczkę od ćwiczeń. Bo jak chcesz wygrać bójkę, no to musisz być sprawniejsza fizycznie. Czy ty przytyłaś? Kurczę, mam takie wrażenie, że ona przytyła, wiecie? Może za dużo je. Nie możesz tyć, musisz mieć... sprawność, w ogóle... Uuu, Akira chce iść na śniadanie w Czeslama. Mieliśmy inne plany, ale z Akirą to zawsze. Oczywiście to ja będę musiała płacić, mimo że on mnie zaprosił. On nas chyba trochę wykorzystuje, wiecie? Czy... Tu byliśmy ostatnio. Czemu tylko jedną restaurację? Nie, wydaje mi się, że dwie. No i znowu ludkowie sobie w ciuchach letnich jedzą na, w ogóle na tarasie. Dobra, no to w takim razie prosimy o stolik. W ogóle co to jest za knajpa? Brudne talerze się walają po podłodze. W ogóle ona nie powinna tu przychodzić po tym, co ostatnio odwaliła, ale okej. Chyba tylko ja się tym przyjmuję. O, i znowu jemy stolik, tak? No dobra. Ona jest smutna, bo przez to święto... No tak, nie będę mogła być złośliwa, bo to jednak jest Akira. Dla Akiry nie będziemy nigdy złośliwi. Może kiedyś w przyszłości, ale... możemy mu dać klucz do mieszkania. A czemu nie? No tam... Jak możemy? No to... Czemu nie? Oni sobie tu rozmawiają. Oni są przyjaciółmi chociaż? Czy... Jakie oni mają... relacje? Gdzie on w ogóle jest? Przyjaciel. Jej! Dostał klucz, który wygląda jak łyżeczka w ogóle. No dobra, może usiądźcie z powrotem do stolika, co? Ej, usiedliście na innych miejscach. Możesz mu zabrać potem klucz. Nie no, na razie my nie zabierzemy, na razie go lubimy. Narzekaj sobie na mroźną pogodę, bo masz zimno w chałupie. Znaczy teraz już nie masz, bo masz termostat. No chyba też nie lubimy. A może, dobra, może jednak... rysuj na podkładce? Co to za ta... interakcja? Nie kojarzę jej z poprzedniego razu, jak tu byliśmy. Dobra, myślę, że nie będę tu aż takich podziwiać, tylko chciałam, żeby on coś narysowała na tej podkładce, na ona ględzi cały czas tylko i wyłącznie.
Trzeba by zamówić jakieś jedzenie. Dobra. No to kawusia, bo to jest śniadanko, więc kawusia do śniadanka. Nie, chleba serowego może nie. Porcja zaczynu. Co by było dobre? Tost z serem. Pięknie. Proszę bardzo. To sobie zjemy, tylko ciekawa jestem, czy ona coś narysuje w końcu na tej podkładce. No dobra, no ale z drugiej strony dobrze, że jest Akirą zainteresowana. Do tego dążymy. Nie wiem jeszcze, jak ich znajomość dokładnie się rozwinie. W ogóle kiedy ona to narysowała? No cały czas... O, teraz coś rysuje. Nie wiadomo, jak ich znajomość się rozwinie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się tak jakoś całkiem do czegoś fajnego doprowadzić. Jezu, na godzinę rysuję na tej podkładce, bo na oczywiście mówię, żeby mówić, to potrzebuję machać rękoma. Ja też to mam, ale jeżeli mam wolne ręce, to będę gadając wymachiwać w każdą możliwą stronę, więc parę razy nawet zdarzyło mi się komuś przywalić w takim przypadku. To jest bardzo niebezpieczne. Jej, mamy śniadanko. Bardzo ładne. No cóż, no ona, wiecie, nie może być wredna dla wszystkich. Potrzebuje chociaż jednej miłej osoby. Oczywiście nie mówione, że Akira w przyszłości nie pozna się na niej i nie stwierdzi, że kurczę, Kobito, jesteś wredna dla wszystkich, to ja cię nie chcę znać. Ale na razie to... Na razie oni są tylko przyjaciółmi. Na razie jest dobrze. O której ona idzie do pracy? O 20, jest 15, więc macie jeszcze trochę czasu. Znaczy jeszcze, żebym poszła do domu. Może tak, jak zjesz, Klaro, to zapłać. Nie będziemy jeść deserów na śniadanie, więc to jest w ogóle dobre. To jest jakiś błąd ewidentnie. Okej. Więc teraz kogo by tu sobie upatrzyć? Wiem, że jestem tu za Kirą, ale możemy poświęcić trochę czasu innym. A w Advait Bazu, ktokolwiek to jest, to idziemy grubiańsko go powitać. Oczywiście w ciuchach letnich, bo czemu nie? Oczywiście palec, mój kochany. Złośliwe. Sztuczka z ręcznym brzęczykiem. Będzie musiał do tego wstać, więc trochę bez sensu, ale pewnie nie wstanie. No właśnie, tak myślałam. No to róbmy takie, które nie wymagają tego, żeby on musiał stąd wstać. Jezu, czemu ja wiecznie chcę wybierać przyjazne? Wzbudź złudną pewność siebie. Przekaż zmyślone złe wieści. Twierdź, że jesteś mistrzem zbrodni. Mam nadzieję, że ona to zrobi wszystko, bo... Tak, ona chyba to robi, no. Ciekawe, czy uda mi się dokończyć, bo mam nadzieję, że nie zamarznie gdzieś w ogóle Akira, on sobie poszedł czy coś. Mamy piąty poziom złośliwości, Klara może teraz nękać innych simów cuchnącą chmurką. Zatykać odpływy w umywalkach i wannach, brzmi fajnie, tylko chyba trzeba będzie odwiedzić Penny. Jak myślę. Czy ty możesz skorzystać, czy nie, w sumie tobie się nie chce, siku. Ty chcesz się umyć. Jak one poszły równo w ogóle, zobaczcie to w tym samym momencie. Dobra, idziemy do domu. Ona musi przed pracą ewidentnie wziąć prysznic. Gdzie w ogóle wlazła do kuchni? Akira gdzieś zaginął po drodze. Matko, tu się ludzie całują. O nie, co, nie widziałam. Co się działo? Coś dziwnego tam się wyświetliło. Coś dziwnego się wyświetliło. Co to było? O nie, wygląda na to, że Klara się czymś zapiła. To na pewno wina jedzenia w restauracji. Panie, rewolucje żołądkowe. Możemy wziąć wolne w pracy? Ja chciałam zadzwonić, ale tak w sumie nie do końca wiem. A, skłoś zatrucie.
każde zgłoszenie zatrucia traktujemy bardzo poważnie. Proszę przyjąć 184 simolem w ramach rekompensaty. Radzimy pić dużo wody. Mamy o tym nie wspominać, no oczywiście, że tak. Nie wiem, gdzie Klara szła, ale może lepiej ją wykąpmy, a potem musi do toalety, niestety w trybie pilnym. Ma to zapewne związek z zatruciem. No i w tym stanie pójdzie do pracy na pewno na jakąś akcję kradziejową. Idź do toalety, bo nie zdążysz. Czyli to, że dałam mu klucze do mieszkania, oznacza, że on sobie teraz tu przyszedł, bo tak. Aha. Spoko. Mogłabym ją zadzwonić, że ma wolne czy coś. Akira? Klara jest w tej chwili zajęta. Czy mimo to ma pójść do pracy? To pierwszy raz to widzę w życiu. Nie, idź do pracy. Co tam, jakieś zatrucie? A Akira sobie stoi i chleje wodę w moim domu. Czy będzie oglądał telewizję, czy oni wszyscy zawsze przychodzą oglądać do mnie telewizję? Bo w sumie tu mieszka przecież w tym bloku. Zawsze zapominam, że jest moim sąsiadem. Sąsiadem jest. No ja, teraz on tu stoi i ja nie mogę przyspieszyć czasu. Noż, co za... O, trzeba będzie nakarmić Szarusia, bo inaczej umrze, jak... Może umrzeć, zanim wrócimy. Cieszę się, że w ogóle masz tyle zajęć, że przychodzisz do mojej chałupy i pijesz wodę. I poszedł na imprezę do Penny, czy poszedł do windy? Nie wiem, wyglądało jakby poszedł do niej na imprezę, więc... To smutne. Ta ona zmęczona, no bo chora. Tu się dzieje impreza, ale w sumie to nas nie obchodzi, bo... Przecież nie ma nas w domu. Więc... Nie zrobiłam złośliwych interakcji, trochę szkoda, ale... Kurczę, mamy już ocenę wspaniałą. Tych bujek, bujki bym musiała nadrobić. Z babcią Mrozem się nie liczyła, co jest w sumie smutne, bo przecież też była bójką. Okej. Nakarmiłaś, to teraz idź spać. Czy ja widziałam tą opcję zachowuj się niesmacznie, jak na nią nakliknęłam? Kurczę, mam takie wrażenie. O nie, znowu jest jakieś święto, noc szaleństw. Darmowe jedzenie i napoje. Uuu, panie. Pokaż obiadki, które związane ze świętem. Nudne te obiadki, które związane ze świętem, ale okej. Ja nie wiem, co jest z tą pocztą tak naprawdę, o co chodzi, że ona jakby... Ona nigdy nie może dostarczyć, ale rachunki jest w stanie. No dobra, jak już wszystko się stało, to weź posprzątaj lodówkę, bo tu są jakieś śmieci w lodówce. Czy w ogóle mam śmietnik w domu? Nie. Ashaya Srivastava. Umieram z głodu. Zmiedźmy razem w nawie Czeslama. Ja chyba muszę zrobić więcej restauracji, bo oni mnie wiecznie do jednej raz zapraszają. Przecież co z tego, że jest za darmo? Nie chce mi się iść do restauracji. Byłam wczoraj. Będzie miała znowu nieudane święto? Kurczę. Zatruliśmy się ostatnio w tej restauracji. Czyli jest szansa. Podróżuj. Jestem ciekawa, nie? Czy jak Penny mnie tak nienawidzi, to gdzieś ze mną pojedzie. To jest bardzo ciekawe. Nie ma ochoty przyjść. To smutne w sumie, ale rozumiem, nie? Znaczy, ja się w ogóle kompletnie nie dziwię. Ta już tykała Szarusia. Ale to nie tu. Mam jedyne restauracje, które mam, to mam... W Newcrest chyba? Dwie mam. Mam jeszcze Bistro Latente. Więc nie wiem, czemu oni mi tylko do Czeslamy zapraszają. Nie mam pojęcia, czemu mi tylko tam zapraszają. Hmm.
To jest to samo bistro, prawda? Jaka to jest ulica? A, ja już nie wiem. To jest ta restauracja, do której mnie zawsze zapraszają? A nie tamta? A, bez sensu. To mnie dzisiaj zagieli. No dobra. Skoro jest za darmo, no to zjemy sobie coś sami. A przy okazji załatwimy się sobie jakiegoś kolesia albo kolesiówkę, dla której będziemy nie mieli. Dobra, może tak, musujący sok jabłkowy oraz jakiś deser. Szarlotka. Bawiła się w gryzoniem i teraz jest szczęśliwa. No może wyś usiądź tu, nie możesz przy czymś w stoliku. W takim razie od razu idziemy być wrednymi dla tej babki tam, kimkolwiek ona jest. Dominika Nowak. Tak, bądź złośliwa dla Dominiki Nowak. Ta płacze teraz. Dlaczego do tej drugiej też pomachałaś? Nie chciałam, żebyś do niej machała. Nie machaj do ludzi. Bądź dla nich wredna. Jeszcze bądź wredna. O, jest jakiś festiwal. Festiwal smaków. Może tak. To w takim razie zjedz szarlotkę. Już nie rozmawiaj, tylko zjedz szarlotkę. Popij soczkiem. I chciałabym iść na festiwal smaków. Czy on też... Wiecie co? Nawet nie skończyła jeść. Znaczy ja chciałam tylko, żeby mi zaliczyło święto. A przecież idziemy na festiwal smaków z Akirą. Jak dobrze, że mamy tego chociaż jednego kolegę, który nas zaprasza na te wszystkie imprezy. Może adoptuje kiedyś jej dziecko? Nie, myślę, że jak już tutaj zrobimy dziecko. Ale może nie w tym małym mieszkanku. O nie, to się nie odbywa przy moim bloku, tylko tutaj. Malowanie muralu, ale fajnie. Będziemy malować z Akirą mural, a ona by musiała mieć kurtkę w końcu. Chyba im oboje idzie, w ogóle obojgu idzie raczej kiepsko. Znaczy wygląda całkiem nieźle, ale krztuszą się co chwila. No ale ważne, że spędzają cały czas razem. Ej, to jest w ogóle fajny mural. To raczej nie wygląda, by czas leciał na szybko, ale okej. No dobra, ale na festiwalu smaku to chyba nie chodzi o to, żeby malować murale, nie? Chodzi o to, żeby jeść. Tak myślę. Tu jest jakieś żarcie, co to można sobie wziąć? Weź porcję razem. Gdzie jesteś? Ja muszę jej w końcu kurtkę ubrać, bo ona nosi koszulkę festiwalu w zimą. A gdzie Sakira? Jeźcie razem kosztować. A, on już tutaj siedzi. Nie poczekał nawet na ciebie, widzisz? Je nawet zanim zaczęłaś. I tam w ogóle ten... Pasuje i ten naszyjnik po prostu... No w sumie pasuje do koszulki. On się wiecznie uśmiecha, on jest wreszcie, ma złą minę, mimo że ona jest zła, on jest chyba okej. Okay. Opisz nowy pomysł. Ej, Kobito! Co ty tu robisz? Pozwolił się ktoś dosiąść? Nie pozwolił. Teraz Akira się na nią gapi. Ona powinna iść do pracy. Może niech zje. To wtedy pójdzie do pracy. Dobra, już nie jedz, bo przecież... tak. I w ten sposób... Byliśmy na festiwalu smaku całe 2 sekundy. No ale nie chcę, żeby omijała karierę, bo ja chcę, żeby ona była mistrzem zbrodni. Więc ona musi chodzić do pracy. O, teraz się pędy z kimś chyba kłóci.
A wcale by mnie nie zdziwiło, że ona się z kimś kłóci, wiecie. Szaruś nie jest głodny, to jest najważniejsze. Ale nie ma żadnej uwagi. Znaczy, ma mało uwagi. Bo ja się boję z nim robić interakcję, że się mi... zatnie Klara. Tylko liczę na tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą i ewentualnie się z nim będą bawić. Jej! Dostaliśmy awans na stanowisko. Poważna kryminalistka. Ło, fajnie brzmi. Dostaliśmy stary kij baseballowy. Super. A ja bym chciała, żeś włączyłam aurę emocjonalną, tylko że ja nie wiem, jaka to jest. Tak naprawdę. No, ale ona pójdzie zaraz sobie spać. Tylko niech się wykąpie do końca. No dobra. Moi drodzy. Ja myślę, że to będzie na tyle. Głos mi trochę wysiada. Niestety pogoda nie jest dla mnie szczególnie łaskawa. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!